Obecny stan wiedzy teoretycznej oraz rozwój narzędzi w dziedzinie modelowania molekularnego pozwala na coraz szersze i coraz skuteczniejsze zastosowanie wyników tego właśnie modelowania, tych narzędzi, w życiu codziennym, w praktyce, w wielu dziedzinach, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o dziedziny medycyny. Dotyczy to pewnych manipulacji, w pierwszym etapie manipulacji na poziomie teoretycznym, na białkach biologicznie aktywnych, które są istotnymi czynnikami na przykład w terapii. Żeby rozwinąć ten temat, należy na wstępie dwa słowa powiedzieć o samych białkach i ich znaczeniu. Jak jest powszechnie bardzo dobrze wiadomo, jesteśmy organizmami białkowymi. Białka stanowią integralną część naszego organizmu. Pod względem funkcjonalnym można je podzielić na kilka zasadniczych grup. Wymienione są one tutaj na tej liście. Nie są to oczywiście wszystkie grupy. Są to tylko takie niektóre wybrane, przykładowe, bardzo istotne. I dwa słowa wyjaśnienia dla każdej z tych grup. Enzymy, czyli biokatalizatory. Biokatalizatory są to białka, które nie biorąc bezpośrednio udziału w danej reakcji jako substraty, przyspieszają osiągnięcie stanu równowagi danej reakcji, reakcji metabolicznej, ponieważ w tym przypadku reakcja metaboliczna traktowana jest jako reakcja chemiczna, więc one po prostu funkcjonują na zasadzie katalizatorów chemicznych, a że są to twory białkowe, dlatego nazywam je biokatalizatorami. Taka jest definicja enzymów. Ogromna jest to grupa, działają praktycznie we wszystkich procesach metabolizmu organizmu ludzkiego, no i każdego organizmu żywego oczywiście. Inna grupa to są przeciwciała. Przeciwciała, bardzo podstawowa grupa, która stanowi o całym systemie immunologicznym, systemie odpornościowym organizmu ludzkiego, tak zwane immunoglobuliny. Kolejna grupa białek funkcjonalnych biologicznie to są czynniki transportujące. Różnią się od enzymów, że nie katalizują bezpośrednio żadnej reakcji jakiejś metabolicznej, ale są też bardzo aktywnymi czynnikami biologicznymi. Przykładem, klasycznym przykładem tej grupy białek jest hemoglobina odpowiedzialna za transport tlenu w obrębie organizmu i oraz transport oczywiście dwutlenku węgla niepotrzebnego jako produktu, zbędnego produktu oddychania. Dalej, mamy do czynienia z czynnikami regulatorowymi, regulującymi naszą fizjologię, do których należą hormony. Hormony to niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie białka, natomiast wśród hormonów jest bardzo dużo hormonów o naturze białkowej. Są to czynniki regulatorowe. Jakie jest działanie hormonów? Praktycznie każdy w większym lub mniejszym stopniu wie. Białka stanowią materiał budulcowy. Nasz organizm nie jest organizmem jednokomórkowym, jest to bardzo złożony układ. Musi być więc jakiś szkielet, który to wszystko podtrzymuje. I to na różnych poziomach, zarówno na poziomie komórkowym, jak i na poziomie makro. Te wszystkie elementy strukturalne naszego szkieletu na każdym poziomie mają też naturę białkową, opierają się na tworach białkowych. Skóra, włosy, mięśnie, nawet tkanka kostna, wszystko to zawiera czynnik białkowy w większym lub mniejszym, ale zawsze bardzo istotnym stopniu. No i elementy ruchu. To, że jesteśmy w stanie się poruszać, przemieszczać, nie tylko to, że jesteśmy w stanie zmieniać miejsce swojej lokalizacji, ale że jesteśmy w stanie przełykać pokarm, że jesteśmy w stanie odkaszlnąć. To wszystko zawdzięczamy pewnym białkowym tworom odpowiedzialnym za ruch, za pewną migrację pewnych rzeczy. No, wici, rzęski, wyściałające nabłonek niektórych naszych właśnie części organizmu. To właśnie są też elementy ruchu. To nie są tylko i wyłącznie mięśnie, jakby się tylko wydawało. Jak więc widać, znaczenie białek jest ogromne. Praktycznie trudno mówić o organizmie żywym
takim, jakim go znamy, nie odwołując się i nie nawiązując do tematu białek. Stąd też właśnie zainteresowanie przy modelowaniu molekularnym, przy analizie teoretycznej tymi białkami. Dlaczego? Dlatego, że manipulacje na początku wirtualne, później już w warsztacie eksperymentalnym, w laboratorium eksperymentalnym, mogą przynieść bardzo pożądane efekty, jeżeli chodzi o nasze oczekiwania i o nasze życzenia. Ogólnie, co to są białka pod względem budowy jako takie? Białka są to polimery aminokwasów. Jest to jedno z określeń, które można uznać jako ogólną definicję. Polimery aminokwasów, co to znaczy? To oznacza, że podstawowym budulcem białka jest powtarzająca się jednostka zwana aminokwasem. Taki prosty, dosyć niewielki związek organiczny, aminokwas, o którym za chwilę dwa słowa bliżej będą. Białka w swojej najprostszej postaci składają się z jednego takiego łańcucha poliaminokwasowego. Mogą się składać z większej ich liczby. Jedna i druga grupa białek nazywana jest białkami prostymi. Takie, które składają się wyłącznie z łańcuchów poliaminokwasowych. Są też białka bardziej złożone, które zawierają tak zwaną komponentę niebiałkową, czyli niezbudowaną wyłącznie z aminokwasów. Jak można się łatwo domyślić, nazywają się to białka, ta grupa nazywa się białkami złożonymi. Przykładem takiego białka jest znowu wspomniana wcześniej hemoglobina, która zawiera hem z atomem żelaza w środku. Oczywiście każdy wie, to już nie jest aminokwas, to jest zupełnie inny rodzaj związku organicznego. No i stąd właśnie definicja białka złożone. Komponenta niebiałkowa, która może wystąpić w białku złożonym, może być różnej natury, różnego pochodzenia. Mogą to być cukry, elementy cukrów, mogą to być tłuszcze, mogą to być nukleotydy, mogą to być różne atomy metali, ewentualnie jakieś grupy acetylowe, fosforanowe itd. Tak więc wiemy, że podstawową jednostką budulcową wszystkich białek, zarówno prostych, jak i złożonych, bez wyjątku, są aminokwasy. W przyrodzie występuje bardzo wiele aminokwasów, spośród których 20 jest zdefiniowanych jako podstawowe i najczęściej występujące elementy składowe białek. Dlaczego akurat 20 i dlaczego się zwraca uwagę na tych 20? To są jedyne aminokwasy, które są bezpośrednio kodowane przez kod genetyczny, przez kwasy nukleinowe. Aminokwasy, jak już wspomniałem, są to dosyć proste związki organiczne. Charakterystyczną cechą aminokwasów jest to, że posiadają dwie grupy funkcyjne. Na niebiesko zaznaczona grupa aminowa o charakterze zasadowym i dosyć blisko z nią sąsiadująca grupa karboksylowa o charakterze kwaśnym, widziana tutaj w kolorze czerwonym. Po prawej stronie widzimy schematyczny model jednego z aminokwasów, aminokwasu alaniny. Jej wygląd mniej więcej tak właśnie wygląda ona w przestrzeni. Jak widać, jest to niewielki związek i wszystkie aminokwasy z reguły charakteryzują się występowaniem tych właśnie istotnych dwóch grup funkcyjnych, stąd zresztą ich nazwa, aminokwasy. Ma grupę aminową i ma grupę kwaśną. Te grupy mają charakter przeciwstawny. Jedna ma charakter zasadowy, druga ma charakter kwaśny. Dzięki czemu jeden aminokwas może się połączyć z drugim poprzez reaktywność tychże grup, to znaczy grupa aminowa jednego aminokwasu bardzo chętnie może utworzyć wiązanie z grupą karboksylową, kwaśną, drugiego aminokwasu i już mamy wtedy tak zwany dwupeptyd, związek zbudowany z dwóch aminokwasów. Tak jak jest to schematycznie pokazane w pierwszym rzędzie, górnym rzędzie tego rysunku, gdzie po prawej stronie górnego rzędu mamy połączonych już schematyczny obraz czterech aminokwasów, gdzie grupa aminowa jest pokazana jako taki niebieski element zachodzący na czerwoną główkę innego aminokwasu, czyli grupę karboksylową. W ten sposób mogą powstawać bardzo długie łańcuchy wieloaminokwasowe i to są właśnie łańcuchy białkowe. Co jest istotne w białkach w tych właśnie łańcuchach aminokwasowych?
Istotne jest to, w jakiej kolejności te aminokwasy są ze sobą połączone. Jak wspomniałem, mamy 20 podstawowych rodzajów aminokwasów budujących białka, tak jak mamy około 20 liter w alfabecie łacińskim, powiedzmy, 24 załóżmy, prawda? Tutaj mamy 20 takich jakby liter. Łańcuch białkowy to jest tak jakby słowo, bardzo długie słowo. Oczywiście kolejność ułożenia tych aminokwasów jest nieobojętna, tak samo jak nieobojętna jest kolejność ułożenia liter w słowie, jeżeli chodzi o znaczenie tego słowa. I tutaj mamy właśnie dokładnie taką samą analogię. Tą kolejność aminokwasów w łańcuchu białkowym nazywamy sekwencją aminokwasową. I jest to bardzo istotny poziom, który jest przedmiotem analizy teoretycznej białek, właśnie porównywanie sekwencji aminokwasowych. Dlaczego? Dlatego, że sekwencja aminokwasowa jest unikalną cechą dla każdego białka, charakteryzującą każdego białka. Nie ma dwóch różnych białek o identycznej sekwencji aminokwasowej. Sekwencja aminokwasowa jest po prostu jakby wizytówką każdego białka, zawierającą pełną informację o tym białku, zarówno pod względem strukturalnym, jak i pod względem funkcjonalnym. Unikalna sekwencja aminokwasowa łańcucha białkowego bezpośrednio wpływa i determinuje jego strukturę, jego zorientowanie się w trójwymiarowej przestrzeni. Fachowcy mówią tutaj w tym przypadku o zwijaniu się łańcucha białkowego. Na czym ta relacja i ta ścisła zależność polega? Mówię o zależności między sekwencją aminokwasową a strukturą przestrzenną białka. Ta relacja polega na tym, że aminokwasy budujące ten łańcuch mogą być podobnego typu, różne rodzaje aminokwasów spośród tych 20 typów mogą być tego samego typu pod względem takim, że na przykład oba są z grupy aminokwasów związków hydrofobowych. W związku z tym w środowisku wodnym one lubią być blisko siebie. Jedne i drugie uciekają, unikają wody, a że są w środowisku wodnym, nie mogą od niej uciec, więc ratują się przed nią w ten sposób, że zbliżają się do siebie najbardziej tylko jak mogą, żeby kontakt z wodą był jak najbardziej ograniczony. I w ten sposób fragmenty, które zawierają aminokwasy hydrofobowe, mogą się zbliżać do siebie, tworząc pętle w łańcuchu poliaminokwasowym. W podobny sposób inne obszary łańcucha białkowego mogą być zajęte przez aminokwasy na przykład zasadowe, o charakterze zasadowym, silnie zasadowym. W innym obszarze mamy nagromadzenie aminokwasów o charakterze kwaśnym. Można się domyślić, można przewidzieć, że te dwa obszary też chętnie będą sąsiadować ze sobą ze względu na możliwość oddziaływań elektrostatycznych, oddziaływań solnych. Zasadowe będą naładowane jednym ładunkiem, a przeciwny ładunek będzie charakteryzował ten obszar, w którym będą występowały aminokwasy kwaśne. W ten sposób powstają pętle w łańcuchu białkowym, które są stabilizowane właśnie takimi oddziaływaniami i tak wygląda pierwotny proces zwijania się łańcucha białkowego. Te oddziaływania nie tylko, że zwijają taki łańcuch białkowy, ale jeszcze później go stabilizują. Także tego rodzaju zwinięcie, tego rodzaju struktura łańcucha białkowego w układzie przestrzennym jest w pewnym sensie niezmienna, powiedziałem wyraźnie w pewnym sensie i będę się tego trzymał, bo to jest bardzo ważne, że trzeba to dodać, niezmienna i stabilna. Wśród białek jest dosyć szeroka różnorodność. Białka stanowią dosyć zróżnicowaną grupę molekuł biologicznych, zarówno pod względem wielkości, jak i pod względem ich roli fizjologicznej. W zależności od ich budowy i przeznaczenia możemy mieć do czynienia z białkami, które są stosunkowo prostymi tworami, jak i z takimi białkami, które są niemalże metropoliami białkowymi, tak to można by nazwać, prawda? Porównując na przykład właśnie do przykładów jakichś urbanistycznych, wśród białek mamy bardzo proste osady złożone z kilku chat i mamy ogromne metropolie w stylu Nowego Jorku. I jedno i drugie to jest białko. Przykłady
takich zróżnicowań. Przedstawiają rysunki, które pokazują zarówno najprostsze rodzaje białek, jak glukagon, insulina, czy też tak zwane białko ROP. Dwa słowa wyjaśnienia. Glukagon i insulina są to białka hormonalne, regulujące poziom cukru. Białko ROP jest to białko represorowe procesu transkrypcji. Ma kształt takiej prostej klamerki, która zahacza się o łańcuch DNA, nie pozwalając na jego rozwinięcie, co uniemożliwia proces syntezy RNA na matrycy DNA. Jak widać na tych prostych przykładach, to są wszystko przykłady bardzo prostych, najprostszych właściwie białek. Te przykłady białek składają się z fragmentów, z obszarów, które mają taki kształt sprężynki, który jest bardzo też charakterystyczny, o którym za chwilę będzie też mowa nieco bliżej. Ale mówiąc o różnorodności białek, należałoby też dać przykład z drugiej strony. Bardzo skomplikowanego białka. Przykładem takiego białka jest białko asymilujące światło, czyli coś w rodzaju białka, w którym występuje chlorofil u wyższych roślin. To akurat nie jest białko pochodzące z chloroplastów, to jest białko pochodzące z bakterii, ale również bakterii, które mają zdolność asymilacji światła, stąd nazwa tego białka, białko asymilujące światło, które jak widać ma niezwykle złożoną budowę, a do tego nawet całkiem estetyczną. Jak wygląda zależność między sekwencją aminokwasową, strukturą przestrzenną białka oraz funkcją tego białka? Ta zależność jest dosyć ścisła i nawet ona stała się podstawą do utworzenia tak zwanego centralnego dogmatu, jednego z centralnych dogmatów biologii molekularnej, mianowicie takiego, że informacja zawarta w jednym genie na danym odcinku DNA może zawierać konkretną, tylko jedną informację o tylko jednej sekwencji aminokwasowej jednego białka, która to z kolei sekwencja determinuje tylko jedną strukturę przestrzenną tego białka, a ta struktura przestrzenna jest podstawą do tego, że to białko spełnia tylko jeden rodzaj funkcji, a innego nie może. Taki bardzo zdecydowany, bardzo jednoznaczny przepływ informacji poprzez te wszystkie poziomy gwarantował to, że praktycznie informacja zawarta w DNA, w materiale genetycznym, w zupełności wystarczyła do zdeterminowania, do zapisu wszystkich procesów życiowych, które w organizmie występują. Nic ponadto nie było już potrzebne, żadne inne czynniki informacyjne nie były potrzebne. Wszystko zapisane jest w DNA w postaci takich właśnie sekwencji. Z tym dogmatem centralnym jest pewien problem, to znaczy on uległ pewnej modyfikacji. Mianowicie powstały pewne znaki zapytania co do jednoznaczności przepływu tejże informacji i tychże relacji. Po pierwsze, nie jest do końca powiedziane, już w tej chwili wiadomo, że jeden gen koduje tylko i wyłącznie jedną sekwencję. W zależności od tego, w jaki sposób ten gen zostanie przygotowany do procesu przekazywania informacji, sekwencje białkowe, które są produktem ekspresji takiego genu, mogą się nieznacznie różnić. Podobnie jest z etapem jedna sekwencja, jedna struktura. To już jakiś czas temu zostało udowodnione, że wcale nie jest prawdą, że jedna sekwencja determinuje jedną i tylko jedną strukturę przestrzenną białka. Znane są zmiany strukturalne wśród białek, co zresztą, jak się okazuje, one nie tylko, że są znane, ale one są konieczne. Białko, żeby móc spełniać swoją biologiczną funkcję, żeby było aktywne biologicznie, musi mieć możliwość zmiany swojej struktury w pewnym oczywiście zakresie. No, skoro struktura białka się zmienia, to i z tą funkcją też może być różnie. Należy pamiętać o tym, że praktycznie nie ma białek, które są monofunkcyjne. Każde białko, które występuje w naszym organizmie, ma tych funkcji więcej. Są to wielofunkcyjne twory. Co więcej, w zależności od potrzeb, te funkcje
mogą różnie się objawiać. Część z tych funkcji może być ukryta, prawda, jakby przyczajona, a ekspresjonowana może być jakaś inna część. Zmieniają się warunki, to też inna grupa funkcji danego białka dochodzi do głosu. Przykładem jest enzym, dajmy na to, trypsyna, o którym biochemicy doskonale wiedzą, że jest to enzym, który katalizuje reakcję hydrolizy substratów białkowych. Dzięki trypsynie jesteśmy w stanie trawić nasz pokarm białkowy. Jesteśmy w stanie strawić schabowego na przykład. W związku z tym trypsyna katalizuje reakcję rozpadu. I tak jest ona postrzegana, znana jest pod tym względem. Co się okazuje? W pewnych warunkach, jeżeli zmienimy warunki zewnętrzne, warunki środowiska, trypsyna może zacząć działać w zupełnie przeciwnym kierunku. Ona nie będzie rozcinać białka na drobne fragmenty, nie będzie go szatkować, ale może być czynnikiem, może być biokatalizatorem syntezy takich właśnie wiązań, które w normalnych warunkach ona rozbija, czyli działa w przeciwnym kierunku, zmienia się funkcja i to diametralnie. To jest jeden z bardzo wielu przykładów oczywiście. Potwierdzono już powiedzmy te znaki zapytania, co oczywiście nie przeczy, że ten centralny dogmat dalej jest prawdziwy, tyle tylko, że on nie jest taki bardzo ścisły. O tych wszystkich rzeczach powinniśmy pamiętać, kiedy zabieramy się do modelowania struktur białkowych, struktur biologicznych, kiedy zabieramy się też do teoretycznej analizy w tej dziedzinie. Pamiętać też powinniśmy, bo to jest bardzo wygodne, że cała informacja o strukturze białka, a z tego też wynika, że i o jego funkcji, zawarta jest w sekwencji aminokwasowej białka. Jeżeli więc chcemy wymodelować jakieś białko o żądanej strukturze i żądanej funkcji biologicznej, to należy już zwracać to uwagę na poziomie generowania sekwencji aminokwasowej łańcucha białkowego, który będzie jego tworem, z którego to białko będzie się składać. W zależności od tego, co jest obiektem, przedmiotem naszych badań, co jest celem naszych badań, czy pracujemy na prostych układach białkowych, czy też na bardziej skomplikowanych, metody przewidywania tychże białek mogą mieć skuteczność różną. Tak bardzo zgrubnie można określić, że mieszczą się one w zakresie wydajności i skuteczności od 20 do 80%. To znaczy w takim stopniu jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzany cel. W takim też stopniu jesteśmy w stanie odtworzyć rzeczywistą strukturę danego białka w sposób teoretyczny za pomocą narzędzi wirtualnych. Czym dysponujemy na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o tego rodzaju dziedzinę badawczą? Biologiczne bazy danych. Biologiczne bazy danych, w których zdeponowane są wszystkie informacje dotyczące zarówno sekwencji białkowych, jak i struktur białkowych. Często tam towarzyszą im informacje o funkcjach tychże białek, jeżeli te funkcje są znane. Zawsze są jakieś znane, więc ten opis tych funkcji jest. Bazy danych to nie tylko białka, bazy danych to również genomy, o czym nie muszę wspominać, bo o tym w tej chwili właściwie każdy doskonale wie. Jest to dosyć głośny temat, zwłaszcza po ogłoszeniu, że genom ludzki został całkowicie poznany pod względem sekwencji nukleotydowej tego genomu. Bazy danych to nie tylko sekwencje nukleotydowe i białkowe. Bazy danych to również bazy danych literaturowe. Odnośniki literaturowe są takie i z nich też należy korzystać, ponieważ musimy się opierać na wiedzy. To jest właśnie nasza kopalnia wiedzy do tej pory zdobytej. Czym dalej dysponujemy? Dysponujemy narzędziami do analizy teoretycznej biomolekuł, które badamy. Czyli wszelkiego rodzaju oprogramowanie. Jest tych narzędzi naprawdę bardzo, bardzo duże. Następnie bardzo ważnym czynnikiem, o którym każdy, kto zajmuje się analizą teoretyczną, powinien pamiętać, laboratoria do weryfikacji eksperymentalnej wyników, czyli to, od czego się na przykład biochemia czy biologia molekularna zaczęła. Przecież to kiedyś, całkiem niedawno nawet, była wyłącznie empiryczna dziedzina, eksperymentalna, praktycznie bez żadnego elementu poznawania teoretycznego. Opierała się głównie na danych eksperymentalnych
i w ten sposób zdobywano wiedzę. Tak samo jest i dzisiaj. Same badania teoretyczne, samo modelowanie wirtualne, samo w sobie, to jeszcze nie wszystko i to jeszcze nie jest pełny sukces. To nie prowadzi jeszcze do niczego. Prawdziwą wartość w wyniku takich wirtualnych analiz mają dopiero wtedy, kiedy zostaną potwierdzone eksperymentalnie. I to jest ostatni, najważniejszy etap, który przypieczętowuje sukces danej pracy naukowej. No i oczywiście to, czym dysponujemy, to jest sama wiedza. Wiedza, jaką zdobyliśmy do tej pory, to są wszystko te cztery czynniki, na których możemy się oprzeć, żeby spróbować wygenerować białko naszych marzeń czy naszych potrzeb.